Ming. No. To mam opowiadać, że zaczynamy, zrobimy sobie dzisiaj dupośladkę, taki trochę dupę, z dupę! Dupę! Zrobimy dupę! Boże, jaki jestem głodny! Dzięki! Witamy wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest ze mną Natalia Damek, wybitna zawodniczka Bikini Fitness. Witam Cię, Natalio. Cześć, witam wszystkich. Parę pytań przygotowałem, częściowo związane z, można powiedzieć, tym, co łączy nas tutaj wszystkich, czyli sporty sylwetkowe, ale oczywiście pytania też bardziej będą w innych tutaj kwestiach, o których udało mi się dowiedzieć. Więc zacznijmy może od samego początku. Czy czujesz się spełniona już jako zawodniczka, czy może będzie jakiś powrót? Bo pamiętam, że był taki czas, kiedy po jednych zawodach nie byłaś do końca zadowolona i kwestia tego, czy jeszcze planujesz powrót, czy już raczej dajesz sobie z tym spokój. Nie no, jak najbardziej planuję powrót, ale myślę, że to będzie taki jeden, a porządny powrót, mhm. No bo tak jak mówisz, ostatni start nie był najlepszy. No był plan na Mistrza Świata, bo no pewnie tak jak wiesz, mam i brązowy, i srebrny medal, więc no nie powiem, kusił ten Mistrz Świata, ale widocznie jeszcze jest trochę pracy i no myślę, że wrócę po ten złoty medal. Dobra, a masz już jakiś konkretny plan, bo wiadomo, no teraz jest ta troszkę utrudniona sprawa w sytuacji pandemii, ale jakąś konkretną datę sobie wstępnie ustaliłaś? No właśnie, jeszcze konkretnej daty nie mam, tak naprawdę muszę zacząć masę, musimy zobaczyć ile to potrwa i jak wyjdzie to moje budowanie i jak będę gotowa, to myślę, że wrócę. Albo 2021, albo 2022. Zobaczmy. Super. I czy nadal to będzie ta sama federacja, czy... Tak, myślę, że nadal będzie to ta sama federacja. Wydaje mi się, że moja sylwetka pasuje tutaj znacznie bardziej niż w drugiej federacji, więc na chwilę obecną nie mam zamiaru jej opuszczać. Okej, super. Kolejne pytanie. Coś, co zawsze mnie nurtowało, u mężczyzn też jest, natomiast bardziej tu bym chciał zapytać o kobiety. Jak twoim zdaniem ocenasz taką, czy istnieje w ogóle, zazdrość między zawodniczkami, szczególnie na backstage'u? Bo tam poza godzinami, w sensie startowymi, ok, natomiast na samym backstage'u, czy spotkałaś się z czymś takim, nie musisz wymieniać z imienia nazwiska, nie chcemy tu nikogo ten piętnować, natomiast czy zdarzyło się, że nie wiem, chciałaś pożyczyć od kogoś, szczelam, gumy oporowej, żeby się rozgrzać, albo czegośkolwiek, nie wiem, tuszu do rzęs i ktoś, nie, bo coś tam, nie, i wymyśla. Okay. Nie, no myślę, że nie czułam jakby za bardzo takiej rywalizacji, ale no mam w głowie coś takiego, że sama, jeżeli się nie przygotuję, jeżeli takiego spokoju przed sceną nie zrobię, to umiem jakby się sama wyprowadzić z równowagi. Aha, i jakby to, jak zawodniczki wyglądają na tym backstage'u, jakie mają stroje, makijaże, wszystko, trochę są w stanie mnie zgubić i jakby tracę swoją pewność siebie. Ale no już myślę, że po paru startach się nauczyłam, żeby nie oceniać i nie patrzeć na te zawodniczki na backstage'u. Liczy się to, co jest na scenie i to, co się przygotowało, i wychodzić z czystą głową, ale z tej zazdrości takiej nie czuję tego. Nie czujesz, nie, dobra. A czy pytanie w takim razie, bo też często widziałem, czy przed zawodami, jeżeli znasz na przykład listy startowe, wchodzisz sobie no teraz na najpopularniejszą platformę, czyli Instagrama, i przeglądasz, kto będzie z tobą stał na scenie? Kiedyś tak robiłam i byłam przerażona, jak widziałam, że tu absolutna mistrzyni Europy, tutaj ktoś taki, ja mówię, co ja tam wchodzę, nikt mnie nie kojarzy. Kiedyś tak robiłam, teraz przeglądnę sobie listę, ale bardziej tak, żeby wiedzieć, kto tam jest, ale już nie tak bardzo jak kiedyś. Już teraz jakby znam swoją wartość i robię dobrą robotę i chcę, żeby ktoś to zauważył jakoś specjalnie, się nie przyjmuję resztą. Super. Coś, co wydaje mi się też dużo osób teraz będzie pytanie, nie wie, od bardzo młodych lat tańczyłaś. I ten taniec towarzyszył ci przez długi okres życia. Zgadza się. Co się stało, że jednak nie kontynuujesz tej przygody? Tak, tańczyłam przez 10 lat, zaczęłam w wieku 3 lat i to też było... I tam osiągnięcia, tego, z tego co wiem, też były na scenie polskiej i zagranicznej, więc właśnie ciekawi mnie, dlaczego... Tak, tańczyłam w zespole, więc to też było tak, nie byłam nigdy solistką, to był zespół. No byłyśmy 7-krotnymi mistrzyniami Polski, więc to jest na... No, szacunek. Dobre tytuły, no i byłyśmy mistrzyniami świata, Europy, więc wydaje mi się, że w tańcu zdobyłam wszystko, co chciałam. Miałam 3 najważniejsze medale i postanowiłam to zrobić w kolejnej dziedzinie, jak bikini fitness. Jeszcze mi się to do końca nie udało, ale jakby robię wszystko w tym kierunku. Dlaczego przestałam tańczyć? No okres dojrzewania, 13-14 lat, trochę buntu i tak nie chciałam nic robić. I no skończyła się ta kariera taneczna. No nie wytrzymałam za długo, przez rok chyba nie robiłam nic. Potem zaczęło się 5 lat trenowania lekkiej atletyki.
No i potem już była siłownia już tak, więc całe życie na sportowo musiałam coś robić. To nie jest dobre dla mnie, żebym nie trenowała, nie bo jestem łobuzem. Znaczy byłam już teraz grzeczna. Było, że jest. Dobra, jestem łobuzem. Nie, ale no sportowo się odnajduję i muszę coś robić, lubię. Jasne. Dobra, z tego co też się dowiedziałem, twoją chyba jednak największą pasją jest żeglarstwo. Zgadza się, tak. I właśnie jakby tu powiedzieć, skąd akurat pasja żeglarstwo, bo kurczę, patrzymy całkiem odmienne klimaty. Taniec, powiedzmy kulturystyka, tak, czyli bikini, gdzieś tam mówiłaś lekkoatletyka i tu nagle no morze, jeziora i tak dalej, woda. Skąd się wzięła akurat ta pasja? Zgadza się. No, byłam w drużynie żeglarskiej, harcersko-żeglarskiej z moją siostrą, ona była już wcześniej, ja tak do niej dołączyłam. Na początku to były tylko takie obozy, sama gdzieś tam żeglowałam, pływałam, później sama zaczęłam szkolić siostrę dzieci. Siostrę masz starszą? Tak, siostrę mam 11 lat. A, widzicie jak się... Tak, no więc to siostra zaszczepiła we mnie tą pasję i razem bardzo lubimy żeglować. Ja sama też lubię przekazywać wiedzę, więc jestem trenerem, ale też w żeglarstwie bardzo lubiłam szkolić dzieci i to tak... Czyli też jesteś smykałka. Instruktorem żeglarstwa, tak, okej. Okay. Tak. Czyli jakbyście widzicie, chcieli przyjechać kiedyś w Gdańsku popływać, jak sami nie umiecie, możecie zgłosić się do Natalii, jakbyście chcieli się nauczyć, tylko nie na tratwie, tylko na czymś profesjonalnym, to też można. Tak. Dobra. Właśnie tutaj jeszcze też, że tak wydaje mi się, że to do tego pytania będzie, że takim marzeniem byłaby szkółka taka żeglarska. No to jest moje takie marzenie, dlatego mieszkamy nad morzem, bo no, to był taki plan, żeby mieszkać jak najbliżej morza. Czy będzie ta szkółka? Nie wiem. Jest to takie poniekąd moje marzenie, żeby szkolić dzieciaki. Póki co jestem trenerem i tu się odnajduję, ale no, myślę, że no, może kiedyś jest to do spełnienia. Lubię tę dyscyplinę, to tak naprawdę dzięki żeglarstwu też wypracowałam sobie dyscyplinę, to wiesz, jakby powtarzanie czynności, nie wiem, jak sprzątanie łódek, jak klarowanie, wiesz, czyszczenie. A jakieś współzawodnictwo też tam wchodziło w grę? Bo tak, też są... ale tak bardziej między sobą, okay. Na jakimś tam wyższym poziomie. Bardziej dla siebie, ale no... Zapomniałam, co mówiłam. Że o współzawodnictwie akurat, tak, jeżeli tak. Nie, no to nie za bardzo, tylko tak między sobą w drużynie, więc nie wiem, właśnie rozmawialiśmy o tej szkółce żeglarskiej. No mam nadzieję, że to się super spełni. No. Dobra. Wiem też, że bardzo lubisz podróżować. Często wyjazdy jako zawody pokrywały się z tym, ale jakbyś miała tak podać jedno miejsce, to jest takie wymarzone, gdzie może, nie wiem, może byś chciała nawet spędzić życie, ale na pewno chciałabyś tam być. Gdzie bym chciała być? Nie wiem, ja ogólnie mnie tak ciągnie, żeby wszystko pozwiedzać. Mhm. Byłam w Azji i jestem zafascynowana. Byłam 5 lat temu w Kambodży i no, był to dla mnie duży szok jakby inności ludzi, jak oni tam żyją z tego, że nie mają nic, a są tak szczęśliwi. No, zafascynowało mnie to, lubię podróżować i no, myślę, że Azja jest takim kierunkiem. Bardziej kraje azjatyckie. Tak, ja też lubię ciepło, no, nie jestem za bardzo, jeżdżę na nartach i na snowboardzie, jestem też zimowo-sportowa, ale zdecydowanie ciepełko to jest moje miejsce. To w takim razie tu też będę miał do tego kolejne, bo skoro powiedziałeś, że Azja najbardziej cię kręci, to też wiem, że jesteś miłośniczką kuchni, głównie azjatyckiej. Tak, zgadza się. No, ryż i kurczak co prawda też by się wplótł w ten kanony. Natomiast właśnie, jakbyś miała powiedzieć w przygotowaniach, Czego ci najbardziej brakowało, albo jeżeli by się dało z tej kuchni azjatyckiej, to co byś wplotła do swoich codziennych przygotowań, żeby to było na stole? Żeby mogło być? Tak. Nie, no tak naprawdę, żeby mogło być, to najbardziej bym dała bułkę. A bułkę, okej, okay, czyli bułka nie. Polska. No tutaj ale mało azjatyckie danie, ale. No nie wiem, myślę, że ta możliwość smażenia na oleju, takim, wiesz, dodawania wszystkiego bez ograniczeń. Bez ograniczeń, nie? No dokładnie. To jednak musi być wyliczone co do grama, więc jakby tu nie ma tej możliwości, ale. Nie no, kiedy jest okres przygotowań, nie przeszkadza mi to totalnie, okay, że nie mam jakiegoś tam swojego jedzenia. Rozumiem. Dobra, tutaj też wydaje mi się bardzo ciekawa historia. W sumie sam nie wiem, czy bym się podjął, może bym chciał spróbować, ale bardzo ciekawy nagraliście materiał, jeżeli chodzi o Trek Challenge. Zgadza się. Oglądałem 3 pierwsze odcinki, pozostałych, bo tam chyba jeszcze wyszły, nie wiem ile dokładnie, 6 chyba, tak? Więc 3 pierwsze oglądałem jak najbardziej. Fajne rzeczy były bardzo pokazane, szczególnie jak można w osobie wzbudzić taki strach albo ten strach przełamać. Dla ciebie, jako dla uczestniczki, co było tam najcięższe albo w sensie takim, że no nie spodziewałaś się, że to może się okazać twoją jakąś taką piętą achillesową? Albo co tak najgorzej wspominasz, najgorzej? Nie no, cały wyjazd ogólnie wspominam super, tak. Chociaż nie powiem, zbraniałam się, że nie pojadę, że nie chcę i tak dalej, wymyślałam wszystko, żeby tam nie jechać, bo tak naprawdę nic nie wiedzieliśmy, co tam się będzie działo. Wiedzieliśmy, że jedziemy gdzieś. Tak, że jedziemy gdzieś, że jedziemy w góry, że będzie zahar.
Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, że będzie coś w stylu selekcji wojskowej, ale tak naprawdę nie wiedzieliśmy nic. Dostaliśmy plecak, który ważył 20 kg i był cięższy ode mnie. Nie no, było ciężko. No tak naprawdę najcięższe dla mnie było chyba podejście pod tą górę. Pod górę, dwa razy chyba podchodziliście. No nie powiem, wiadomo, no kulturyści i nasz sport, no nie słyniemy z dobrej kondycji, głównie ćwiczymy siłowo. Papaj mnie tam zaskoczył bardzo pozytywnie. Kozak, ale wiesz, no Papaj też był strongmanem, więc no, to jest totalnie inna siła. Tam mało nawet ci chyba pomagał skrzynkę wnosić i dostał piernik. Tak, był taki moment, nie było tego widać ogólnie w serialu, bo ja prawie całą drogę niosłam tą skrzynkę. W którymś momencie tam ustaliliśmy, że po prostu Papajowi będzie łatwiej nieść dwie. Połowie drogi chyba przy jakimś supie tak. Się, nie wiem, czy nie zmieniliście, coś tak, takiego tak, było. Tak, że będzie mu łatwiej po prostu nieść dwie. Wiesz, i tak ustaliliśmy to wspólnie, nie? I weszliśmy na górę i ja nagle dostaję ochrzan, wchodziliśmy drugi raz. Ja też z tymi walizkami, no, potem wzięłam obie, bo ja już się zdenerwowałam. Ja też nie lubię, jak ktoś mi wchodzi na ambicje. Mówię, no. Co, nie wniesiesz, baba? Jesteś, ja mówię, ja nie wniosę i z dwoma. Wbiegłam na górę. No ja jestem też taka, że mi trzeba też tak trochę docisnąć i ja zrobię wszystko. Ja pomarudzę tu, ale, ale zrobię. No Zachar to jest naprawdę osoba no, z taką wiedzą, no wiedział, gdzie nas docisnąć. Niesamowity w ogóle człowiek i no, ma taką wiedzę o ludziach, że wiedział, gdzie nas podejść i wyciągnął z nas właśnie takie największe lęki. No ja myślałam, że ja nie zjem tego robaka, nie? Aha. Od razu tak też słychać to w serialu, gdzie powiedział, no, że mamy dla was kolację, że te robaki. Ja mówię, okej, okay, pierwsze zadanie, którego nie zrobi. Nie ma opcji, no gdzie robaka, który się w ogóle rusza? Rusza, żywy, nie? Nie, nie ma no, opcji, dokładnie. Nie? Patrzę je jedna, druga osoba i mówię, ja pierdzielę, no nie ma opcji, no dwie osoby zjadły, ja nie zjem. Ja mówię, dobra, zjem, ale dajcie mi go na rękę, bo nie dam rady go złapać, nie? Zjadłam, wiesz, no bez smaku prawie, wiesz, to jest chwila, to jest tylko głowa, mówisz, dobra, no co to za różnica? No, więc to było takie okej, okay, no i no, rzecz, której nie zrobiłam, to jest skok na bungee, nie? No, ale wiesz, po 30 godzinach niespania masz, jesteś cały mokry, zimny, wiesz, zmarznięty, zawiązane ręce, oczy i ktoś ci mówi, że masz skakać z bungee na wodospadzie, nie no, zwariowaliście, nie? Hasło było obronne, idę na plażę, więc od razu powiedziałam, że chcę na plażę i że koniec. No, no, no. Więc to była rzecz, której się wyłamałam, ale no myślę, że tak na spokojnie to może bym skoczyła, ale no na tamtą Ale po takich przeżyciach tak, dokładnie. Po takich przeżyciach, po tylu godzinach niespania, niewiedzy, no nie dam rady. No ja tam myślę, że właśnie podobnie jak Papaj pewnie dla mnie lęk wysokości. To jest coś, co jak podchodzę do wyższej, jak jest niska barierka i jest jednak ta odległość do ziemi duża, no to mam takie, no to prawda, okej. To też nie było jakieś super zadanie, ja nie powiem, tak naprawdę raz w życiu wchodziłam na jakiejś ściance takiej wspinaczkowej. Bałam się jak nie wiem co, powiedziałam, że nigdy w życiu tego nie zrobię, miałam wtedy, nie wiem, 10-11 lat, to było na jakiejś wycieczce szkolnej. I wchodząc na tą górę, ja wiedziałam, że my będziemy już zjeżdżać, bo widziałam cały sprzęt i tak dalej. Ja mówię, ja pierdzielę, no nie mogę tego nie zrobić, nie? Wiesz, tutaj Papa i Mariusz tam już coś tam. Ja mówię, nie no, dam radę. I całą tą drogę jakby na górę szłam i mówiłam, dobra, zrobię, jak wszyscy zjeżdżają, to nie może być aż tak źle. I też było tak, że zjeżdżałam tak naprawdę ostatnia, więc tam chyba z 5-6 godzin czekaliśmy i już tak każdy zjeżdżał i tak mówię, no dobra, już no zjadę, no nie ma wyjścia, nie? I tak, no nawet się udało bez strachu. No to jest tylko głowa, nie? Przygotowanie się i no to jest niesamowite. Ile jesteśmy w stanie zrobić i totalnie nie jesteśmy tego świadomi. Mhm. No? Super przeżycie i mega motywacja dla mnie, ten cały Trek Challenge. Dobra, i tu taką też informację na temat ciebie otrzymałem, że można by cię nazwać taką starą, ale maleńką. Co, jak byś mogła rozwinąć temat? Ja jestem trochę stara maleńka, no od dziecka zawsze przebywam ze starszymi, mam starszą siostrę, zawsze no, głównie z jej towarzystwem. Lubię ogólnie też starsze osoby, ja też lubię się fascynować się osobami, lubię jak ktoś ma pasję, tak jak, no, tak jak tam byliśmy na tym wyjeździe, to też z tymi żołnierzami, no wiesz, no co tani na pasja, więc no lubię Czyli się z przebywania ze starszymi jakby, żeby nie zabrzmiało źle, ale starszymi od ciebie tak, no, osobnikami, ludźmi, ludzi, tak. Tak. Okej, okay, dobra, dobra. Czyli mamy już konkretną odpowiedź. I ostatnie, nic nie wycinamy. I ostatnie pytanie, ponieważ ja jestem miłośnikiem kotów, wiem, że wy z Mateuszem również jesteście. I takie pytanie, czy koty czasami są lepsze od ludzi? Są lepsze od ludzi? Nie wiem, czy są lepsze, ale myślę, że wiele można się od nich uczyć. Przede wszystkim takiego spokoju, pewności siebie. No kot, patrz, nieważne jak wygląda, jest zawsze, czuje się atrakcyjny, zawsze pewny siebie, głowa do góry. Jemu jest wszystko obojętne. No myślę, że od kotów I to, że chodzi uczyć. Swoimi drogami, tak, to też, swoimi że... drogami. Totalnie się nie przyjmuje, co wiesz, co myśli człowiek. Trzeba go nakarmić, wygłaskać, on ma swoje potrzeby, nie? No myślę, że tego można się uczyć od kotów. Okej, okay, super. Bardzo ci, Natalio, dziękuję. Super, dziękuję. No i wydaje mi się, że przejdziemy sobie jeszcze do części małej, takiej instruktorzowej, treningowej. Coś może od Natalii załapię. To mam opowiadać, że zaczynamy, zrobimy sobie dzisiaj dół pośladka, taki trochę z dupę, dupę! Zrobimy dupę! Nie, nie, to może tego nie puszczajmy. To się wytnie.
No dobra, zaczniemy sobie od takich zakroków skrzyżnych, one są fajne na ten dół pośladka. Dobra, zaczniemy sobie. O, czyli robimy pieruny siarczyste. Dobra, czyli jedna noga najpierw? Tak, ja tak myślę, że jedną nóż sobie zrobimy, że zrobimy sobie dyszkę na jedną nogę i sobie wskoczymy zaraz na wieżę. Dobra, to ja na razie obserwuję Natalię, żeby nie było. Ona robi, później wiesz, wytniesz jakoś, że ja jedno powtórzenie zapętlisz. Nagrywaj Natalię, bo to jest bardzo ważne tutaj. Wskakujesz od razu, a ja mam tam? Nie, nie, ja patrz jak ty robisz. No dobra, i wskakujemy sobie od razu tu. Aha, ale jedną nogę najpierw zrobiłaś, dobra, i jedną nogę i dopiero tam. Okej, super. Dobra. No i też ja sobie daję tak nogę lekko na zewnątrz, żeby tutaj mocniej ten tyłek pracował niż czwórka. Dobra. Palce na zewnątrz. Tak, no i mocno piętą pchamy. Ja to robię troszkę zawsze inaczej, ale spoko, sobie spróbuję tak jak ty robisz. No dobra, zobaczymy. Spróbujemy twoją wersję. Dobra. Dobra, wskakujesz czy mogę? Drugą nogę musisz zrobić, bo krzywo będziesz chodzić. No, pytanie, czy ja się nie wywrócę, zaraz zobaczymy jak z koordynacją, bo z tym może być większy problem niż tam ciężarowo, ale zobaczymy. Powinno nie, być ciężarowo okay. Tutaj nie trzeba szaleć. Ja nigdy takich zwolennikiem nie jestem tych ćwiczeń, ale jesteśmy gościnnie, więc jak najbardziej słucham się. No wiadomo, kiedy jest czas na budowanie, to jest czas na wielostawy, ale trochę się jesteśmy dzisiaj właśnie u Natalii w gościach, ona pokazuje nam ciekawe rzeczy, tak, szczególnie dla pań. To już bardziej chodzi o takie szczegóły, nie? To takie przejście tego dołu pośladka z dwójką. I tylko cię zapytam, po ile powtórzeń mam robić? 10 tu i 10 tu? Dobra. Okej, okay, to ja sobie myślę, że już skoczę. Śmiejesz? Bo dawno tego nie robiłem. Nie robisz. To jest dla mnie nowość. Nie, ale to fajnie wchodzi. Jak się dobrze z tej lewej nogi wybijesz tak spięte, to ten dół pośladka powinien wchodzić. Z paniami na treningach jakieś takie robię. Ale tak, sam. Bo to takie babskie. Po jeszcze jednej? No dobra. Kuli? My nie dwa razy. Kuli już mamy nagrane? Mamy już nagrane. Tak? Dobra. No my już nagrane, czyli tylko już teraz Natalia robi. No zobaczymy co dalej wymyśli. To na razie jest ok. Wiecie o co chodzi. Ja tutaj nie będę zakładał większego ciężaru, bo jesteśmy w gościach, nie przyjechałem po to, żeby się popisywać. Tylko żeby zrobić ładnie, poprawnie, sprawdzić nowe ćwiczenie. Więc będę bazował na tym samym ciężarze co Natalia, tak? Ideolo prawie. No czekaj, stań tyłem. I co? No. Chociaż raz mnie na zawodach mierzyli 165. 165? Tak. Po 20 godzinach lotu, jak wyszłam na scenę na drugi dzień, byłam o głowę wyższa od wszystkich dziewczyn i wyglądało to tato zadko. No. Spięcie i powrót. Czyli staramy się bardziej z pośladka czy z dwugłowego jednak popracować? Razem, ale jakby ten ruch, staram się tutaj patrzeć, mocno wypięta ta pupa, spinasz poślady, idziesz w górę, ale ta dwójka też będzie pracować. Dobra, pod koniec ok. Góra, napięcie. Bo ja sobie przeważnie gdzieś tam starałem się dzielić, na długowy uda troszkę inaczej, w sensie ty łączysz ruchy, no to fajnie, dlatego pytam właśnie. I będzie długowy uda i poślady, super, tak, no to tak spróbuję. Tak, wiesz, jak robimy cały ten trening na tym takim pośladka, no to jest fajne przejście, bo działa i pośladek. Nie wiem, czy mi tego.
Najgorsze jest to, że właśnie tego typu ćwiczenia dla mężczyzn są zazwyczaj najcięższe, bo ich nie robimy i nie mamy takiego doświadczenia, więc jak widzicie, Natala gdzieś tam w codziennym, może nie w codziennym, ale w swojej rutynie treningowej na spokojnie robi. Tak dla mnie ten ruch jest jakby nie do końca znany, ale spoko, daj radę, więc jedziemy dalej. To się nagrywa. Widzicie, jak to jest. Magia, magia kamery. Normalnie Natalia robi na ósemkach. To tak. Dobra. Dobra. Zmora dla mnie. Rumuński martwy ciąg, ale taki o, ty coś chyba. Dobra, cięcie. Scena trzecia, ujęcie drugie. Akcja. No i na dwunastkę. To się da. Dobra, chyba wyjdzie. Nie wychodzi na tą nogę? Nie uginasz to z przodu. Nie uginam? Uginasz, właśnie żeby ona była cała czas prosta. Hop. Okej, okej. No lepiej. Lepiej. Pisz trening czyni mistrza. Dobra, teraz już coś weszło. Czuję. No, teraz kolejne fikuśne ćwiczonko. Natalia, proszę, opowiedz. Zaprezentuj. No, zrobimy sobie takie unoszenie bioder. Jedna nóż. Na bosu, więc takie mamy trochę utrudnienie, bo jest niestabilne podłoże. Blisko dupka, jedna noga do góry i wypychamy bioderka. Dobra, jesteśmy już po treningu. Natalia, możesz powiedzieć, bo żeby ktoś właśnie sobie nie wziął do serca, że był to taki jakby cały trening nóg. Głównie na czym się dzisiaj skupiliśmy? Tak, skupiliśmy się głównie na dołu pośladka, czyli dalej pośladkowy wielki, trochę dwójeczka, takie ćwiczenia jednonóż. I to był taki fajny, taka aktywacja tego naszego pośladka. Trening mi się bardzo podobał. Na pewno nie trafi do mojego planu. Nie, osobiście ja nie wykonuję tego typu ćwiczeń aktualnie. Natomiast bardzo fajnie, w sensie takim, że no, dla mnie była to pewnego rodzaju też nowość. Zresztą widzieliście pewnie, jak wykonuję. Skomentujecie to pewnie odpowiednio, pisząc, że w ogóle ruchy są nieskoordynowane i tak dalej. Dokładnie, trzymaj brzuch, oddychaj. Okej, okay, spoko, przyjmuję na klatę, nie ma problemu żadnego. Zobaczyłem coś innego, jest to trening bardziej tutaj, Natalia też podkreślała, dedykowany dla pań. Ja tak mocno na tym pośladku aktualnie się nie skupiam, bardziej zależało mi na powiększeniu nóg, ale śmiało mogę przyznać, że gdzieś tam ten pośladek fajnie sobie popracował. Jeżeli pewnie gdzieś tam w kolejnych moich etapach przygotowań będę się też na tym pośladku skupiał, albo będę chciał podopiecznym sprzedać jakiś nowy patent, no to już wiem, co zrobić. Także bardzo ci dziękuję dzisiaj. I myślę, że ciekawy materiał. Wykorzystajcie sobie coś w treningu własnym i możecie później dać komentarz oczywiście, czy wam się to podobało, czy ten trening sprawdził się u was. Nie zapominamy o tym, żeby subskrybować kanał, wciskać dzwoneczek, komentować, lajkować, no wszystko co się da, tak? Żeby była aktywność i te statystyki rosły. Dzięki. Podobało się? No jasne, że się podobało. Kochani, subskrybujcie nasz kanał, bądźcie z nami na bieżąco. Pa!